Hej, witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Arvolo, a to jest Napoleon Total War. Witajcie moi drodzy. Słuchajcie, nadeszła pora na kolejną serię z Napoleon Total War. Po dwóch, które już mieliśmy, a więc cała moja przygoda z Napoleon Total War, dokładnie z filmami z tej gry, rozpoczęła się od kampanii Francją. Następnie, słuchajcie, rozegraliśmy sobie kampanię polską, a także na modzie, który odblokowuje wiele, wiele różnych nacji. Teraz, słuchajcie, zagramy sobie na modzie Darth Mode, który zmienia bardzo, bardzo wiele. Właściwie całą gra została przeprojektowana. Słuchajcie, od balistyki pocisków, poprzez wielkość armii, na sztucznej inteligencji w kampanii kończąc. Słuchajcie, ta gra jest dużo, dużo trudniejsza niż była z tym modem. Dlatego też rozegramy na średnim poziomie trudności. Nie chcę tutaj szaleć z poziomem trudności, ponieważ nie wiem, czego się mam spodziewać po tym modzie. Jeśli będzie za łatwo, trochę podkręcę. Myślę, że nie powinno być z tym problemów. Słuchajcie, a więc plusy, co my tu mamy? Słuchajcie, mamy tutaj tereny dawne polskie, mamy Gdańsk, mamy Wrocław, mamy Warszawę. Niestety mod zmienia także język gry na język angielski, ale to raczej nie powinno być dla nas jakimś strasznym problemem. Dobra, słuchajcie, ja tam jakieś bazyki zadania jakieś dostałem przed chwilą. Cele. Tak jest. Mamy chyba opracować sobie szkołę musztry czy coś takiego. A zresztą nieważne. Bo mamy zbudować szkołę musztry. Czekajcie, co my tu mamy? Dobra. A, że będziemy mogli więcej oddziałów rekrutować. Tu jakbyśmy poszli, to co będziemy mieć? Więcej hajsu, okej. Więc róbmy na razie więcej hajsu. W ogóle jak wygląda dyplomacja? Tego na to warto spojrzeć. Mianowicie, na razie nie mamy wojny z nikim. Więc to mi akurat cieszy. Ja tutaj muszę sobie tak zapewnić umowę handlową. Brytyjczykom. Francuzom, może jednak się będą z nami chcieli dogadać. Na razie wszyscy pięknie, ładnie przyjmują te umowy handlowe. Austriacy też przyjęli. Co będą? Hiszpanie jeszcze i Otomanów. Kim jeszcze tutaj możemy pohandlować? Z Kessel. Oczywiście Niemcy są rozbite, moi drodzy, na bardzo wiele małych, pomniejszych państwewek. Tutaj mamy Królestwo Saksonii. I my też spróbujemy się tutaj nieco dogadać w sprawach handlu. Dobra, powinno być już nieco lepiej. Co my tu mamy? Tu mamy jakiegoś dżentelmena. Ty kolego idziesz tu. Boże, oni gadają po tym niemiecku. Straszny język. Co my tu mamy? My tu markety by mnie interesowały przede wszystkim. Jak nasza armia wygląda? Co my tu mamy? Grenadierów. A, jeszcze w ogóle mamy... Grand daje nam ogromne ilości dodatkowych formacji wojskowych. Co my tu mamy? 6 funtówki? Chyba tak. Co my to nam da? Jegrów. Ruskich fizylierów. Ojeju. Dobra, muszkieterów lepszych. Możemy tworzyć muszkieterów? Możemy tworzyć muszkieterów, a więc piechotę liniową. Na razie, słuchajcie, skupiamy się na hajsie. Owszak hajs będzie dla nas bardzo, bardzo ważny. Dobra, musimy nawet tutaj sobie drogi pobudować. Na razie wojny nie mamy. Co prawda ona coś czuje, że za niedługo wybuchnie z Francuzami. Ale aczkolwiek na razie nie chcę się tym jakoś specjalnie przejmować. My tu musieli sobie zbudować. Opera House. W ogóle tak, co my tu mamy? Rząd, tak? Polityka, automatyczne zarządzanie podatkami sobie włączmy. Zazwyczaj ta gra mi jest spoko. Dobra. Ja bym musiał, słuchajcie, tutaj nieco w przemysł pójść. Manufaktury. To nam 700. To prawda nie jest dużo pieniędzy. My tu możemy, tutaj market plac. Więc targowisko.
Niech będzie. Co my tu mamy za jednostki? Co my tu mamy? Fizylierów pruskich, lekką piechotę. Tutaj mamy grenadierów. Grenadierów, zasięg... O, mamy, słuchajcie, po 320 ludzi w oddziale. Mamy 360, grenadierów jest troszkę mniej. Fizylierzy to jest chyba lekka piechota. Tak, jest po 240 zdolności. Harcownicy to są. Dobra, jednostki potyczkowe. My tutaj jeszcze coś mamy. Mamy gdzieś coś jeszcze? Mamy agenta. Ja bym agenta... To do Francuzów. Tak. Agent do Francuzów. Dobra, kończmy tu, lecimy dalej. Na razie. Francuzi na razie się wycofali. Sojusz wojskowy. Oni nam oferują 750 hajsu za sojusz wojskowy. Jestem za. Austria zawsze na propsie. Zjednoczone Królestwo. Brytyjczycy. Tu mamy Rosję. Co Rosja robi? Wiecie, tego co wiem, Austria i Rosja obecnie mają wojnę z Francuzami. Przynajmniej tak mi się wydaje. Sporo tych państwek tu jest. Mamy Danię i Norwegię, tak? Otomanów i Hiszpanię. Gotował nam się tutaj gentleman. Gentleman. Bo wysyłam tutaj. Dobra. Co byśmy tu musieli? Tutaj manufakturę trzeba zbudować. Sporo hajsu mamy, więc nie jest źle. Jestem nawet zadowolony. Aha, tu mamy agentów, stąd będziemy mieć. Teraz tak, co nam to da? To daje hajsu też, więc ja bym sobie to chętnie pobudował. Co my tu mamy? Russian Aha. To już z rosyjskim imperium, tak? Hajs dostaniemy za to. Tu mamy sojusz reński, tak? A więc wszystkie państewka... a więc chyba te wszystkie państewka niemieckie się postanowiły w razie czego zjednoczyć przeciwko Francuzom. Czy coś takiego, już teraz nie pamiętam o co chodziło. Tym sojuszem reńskim, nie chcę mi się tego specjalnie czytać. W każdym bądź razie... A, bo to są Francuzi, sorry. Tutaj mamy uczelnię. Jest Berlin. A, bo my jeszcze tutaj mamy. Nie, tu nie. Tu mamy. Kurde, tak daleko na zachód? Co my tu możemy rekrutować? No coś tam można. Na razie tego nie będę jakoś specjalnie rozwijał. Ta struktura się robi. Tu możemy sobie kopalnię postawić. Tu możemy sobie fabryki rozbudować. A jeśli się potrzebuje, dużo pieniędzy będę potrzebował, naprawdę sporo pieniędzy. Więc rozbudujmy wszystko, co tylko się da pod tym kątem. Dobra, tu mamy biuro podatkowe. Się rozwija. A co my tu możemy? Obóz drwali. Super. Takie coś. Co tu? Teatr, możliwość budowy działu. W razie teatr sobie zbudujmy, bo to pozwoli nam nieco podnieść podatki zapewne. No i co dalej? No nic dalej, nic. Lecimy dalej. Kontynuujmy. To Francuzi kombinują. Na razie nie jest źle. Tu Francuzi z Brytyjczykami. O, Francuzi pokonali brytyjską flotę, to jest... Niespotykane. Dobrze. A więc tak, moi drodzy. W pierwszej kolejności chciałbym zjednoczyć Niemcy. Oczywiście najpierw muszę się oczywiście rozbudować na tyle, na ile tylko możliwe. Aby mieć jak największe dochody. Wówczas pójdziemy w rozbudowę armii.
Niedorzecznie też trzeba będzie pamiętać o tym, żeby tę armię modernizować z czasem. No zobaczymy, jak tutaj SI sobie będzie radzić. Coś tu się wydarzyło. Otomani walczą z Austrią, tak? Okej, co my tu mamy? Tu port. Na rozbudować. Jak najbardziej. Dobra, pokażcie mi Berlin. W Berlinie tu trzeba. To daje, to nam daje też hajsior, więc to warto byłoby rozbudować, ale najpierw sobie to. Weź mnie już, kurde. Strasznie mało hajsu jest. Zerknijmy tylko, czy my się możemy z kimś jeszcze dogadać. Niestety nie. Niestety nie. Lecimy dalej w takim razie. No i słuchajcie, moim celem tej kampanii będzie oczywiście podbić. Przynajmniej pokonać mocarstwa. A więc pokonać Wielką Brytanię, pokonać Francję, Austrię, Rosję, Hiszpanię oraz Imperium Osmańskie. Taki jest mój cel. Wszystkie pomniejsze państwa mogę olać. Ale pokonać te najważniejsze to jest dla mnie priorytet. Rosjanie się tu widzę strasznie zbroją. Przesuwają swoje dywizje na wschód, o dziwo. Ale tutaj, kurde, zbierają coraz to większe, większe siły. Dobra, zrekrutował nam się kolejny gentleman. Gentlemani najlepiej się spisują, kiedy zajmują się badaniami. Można też przy użyciu gentlemanów pozbywać się wrogich gentlemanów. Obecnie jakieś 7,5 tysiąca hajsu przychodu na turę. To jest nie najgorszy wynik. Dobra. Co my tu mamy? Co nam w ogóle zostało do rozbudowy z takich rzeczy finansowych? W ogóle tak, co my tu mamy? Tutaj nam się marketplace pobudowały, tak? Bo my tego na razie nie jesteśmy w stanie rozbudować. Bo musimy nieco rozwinąć naszą technologię. Więc na razie spokojnie. Co my tu mamy? Tutaj teatr. Niech się buduje teatr w Warszawie. Oczywiście Polska jest pod rozbiorami. To nie jest zbyt optymistyczne, ale niestety grając Prusakami nie będę w stanie wyzwolić Polski. Trudno. Muszę tutaj powiedzieć, że to jest trudno, ale Prusami się bardzo ciekawie gra. Bo to jest państwo, które jest stosunkowo chyba najmniejszym spośród wszystkich mocarstw. Ale ma dosyć ma spore ambicje. 6 funtówki. Tu mamy 6 funtówki kawalerii, tak? Na razie bym poszedł w to. Co my tu jeszcze możemy? To trzeba rozbudować. Moi drodzy. Dobra, to chyba wszystko na tą turę. Bo co nam to da? Spawn szpiega. Maksimum 2 szpiegów byśmy mogli. Co nam to jeszcze daje? Jakaś tam nowa formacja piechoty. Jakaś elitarna. Czarna piechota liniowa z Brunszwiku. To była chyba formacja piechoty, która miała na swoich czapkach jako taką trupie czaszki, które później były wykorzystywane podczas II wojny światowej przez SS. Tutaj mamy szwajcarską piechotę liniową. To są dosyć interesujące rzeczy. Ja sobie to rozbuduję. A co? To mi szkodzi. Ale tutaj mam naszego szpiega. Szpion. Jeden gentleman. Dobra. Widzę, że tutaj Francuzi dosyć mocno zbroją, więc trzeba będzie zacząć inwestować w armię. Za niedługo. Wiesz, nasz przyrost już będzie na odpowiednim poziomie. Do najbliższych tur. No słuchajcie, na razie
Żądania tego kraju. Słuchajcie, Austria chce, żebyśmy się przyłączyli do wojny przeciwko Królestwu Włoch. Ja tego nie chcę spadać. Sorry, nie będę się pakował na się w wojnę, szczególnie z jakimś bardzo mocno oddalonym państwem. Na razie dla mnie bardzo ważne jest to, aby ogarnąć się finansowo, a później i gospodarczo, a później militarnie i dopiero wtedy móc prowadzić wojny na spokojnie. Przynajmniej w miarę na spokojnie. Szpanie, tak. O, piękne rzeczy nam się tutaj pobudowały. Dobra. Tutaj to można jeszcze rozbudować. Teraz tak, tego niestety nie rozbuduję, ponieważ nie mam odpowiedniej technologii. Infrastrukturę, tak, to zbudowujemy. Cele, rząd. My tu jeszcze mamy przeglądarkę budynków. Okej, ile my tu mamy przychodu? 8 tysięcy będzie teraz, więc nie najgorzej. Będzie nastała wiosna, tak? Tak, wiosna. Mamy wczesny marzec. Oczywiście mamy tutaj porę roku. Chyba wszyscy wiemy doskonale o tym. Dobra, my sobie tutaj rozpoczniemy powoli, powoli tworzenie jakichś jednostek wojskowych. Na razie muszkieterów głównie. Lecimy dalej. Dobra, Francuzi coś tam kurde kombinują, gromadzą siły. Pamiętajmy, że oczywiście Prusy zostały pokonane przez Napoleona. Co? Ta Austria też tu kurde szaleje coś. Ja na razie prędzej bym się nastawiał na wojnę z którymś z państewek niemieckich, niż z Francuzami. Mamy 1805 rok. Tutaj kurde Rosjanie coś... Zdaje mi się... Nie wiem, czy... Kurde, już nie pamiętam, jakie były te flagi w podstawowej wersji gry, ale wydaje mi się, że ten mod chyba flagi też zmieni. Nieco. Aczkolwiek mogę się mylić. Dobra, coś tu mamy, jakieś nowe badania. Co nam to pozwoli? Budowanie domów handlowych. To jest dosyć dobra wiadomość dla mnie. Tu się chyba nam ministrowie zmienili. Dobra, coś tam... Tam jakieś umiejętności dostali. Mniejsza z tym. Dobra, tu mamy raport z rekrutacji wojsk. Dobra, na razie inwestujemy mocno w drogi. Przede wszystkim. Czy to wszystko? Tak, niestety wszystko. Dobra. To my jeszcze możemy hajs ściągnąć. Co to daje? To nam daje tylko możliwość rekrutowania nowych jednostek. Tak właściwie. Tak więc raczej nie będziemy w to inwestować. Tu na razie się wstrzymam. Teraz tak. Tu się wszystko ładnie nam buduje. To możemy sobie rozbudować. Dobra, 9 stów nam zostało, to strasznie mało hajsu. Ale nie na tyle, żeby nie tworzyć kolejnych jednostek w Berlinie. Dobra, lecimy dalej w takim razie. Czy każdy miesiąc roku to są... znaczy to jest jedna tura, to są gdzieś 2 tygodnie, pół miesiąca. A więc każdy miesiąc składa się z dwóch tur. A z kolei każdy rok składa się z 24 tur. Proste.
ale myślę, że to są rzeczy oczywiste. Kurde, wszyscy się tu kurde zbroją. Tu przerzut wojsk jest dosyć spory, muszę przyznać. Jedynie ja się nie zbroję. To się może kiedyś na mnie zemścić. Jakaś flota rosyjska. W ogóle nie mam floty, to też jest dosyć problematyczne. Ale spokojnie. Tutaj mamy Niderlandy. Holandię. To trzeba rozbudować. To się rozbudowuje. To rozbudować, to rozbudować. O, tu sporo rzeczy. No. To by było na tyle. Niestety. Ach, niech będzie. Okej, tutaj Brytyjczycy Francuzom zniszczyli port. Jestem ciekaw, co zrobią, co zrobili Napoleon. Mam nadzieję, że nie zaatakuje nas za wcześnie. Delikatnie liczę na to, że jednak będzie w porządku jeszcze, przynajmniej przez jakiś czas. A, o moim szpiegu zapomniałem. Tam biedak stoi. Tak właściwie nic nie robi. Trzeba go będzie jakoś wykorzystać. Ty kolego, co ty tu możesz zrobić? Infiltruj, sabotuj armię. Infiltruj na razie. Okej, misja zakończona sukcesem. Co my tu mamy? Parę wojsk stoi, nic specjalnego. Teraz tak, to można rozbudować. Nam się to pobudowało. Głównie farmy nam się rozbudowały. Testujmy. Stać. Niestety. Dobra, ale możemy sobie, słuchajcie, tutaj tworzyć kolejne jednostki. Co my tu mamy? Dragonów. Ciężką kawalerię. My tu mamy też artylerię konną, 6-funtówki zaledwie. No dobra. Dobra, niech to się robi. Jak tu badania? O, będziemy mieli za chwilkę nową technologię. No i właśnie tego się boję, obawiałem. Niestety Francja wypowiedziała nam wojnę. Niestety Francuzi nie wsparli ich sojusznicy, a nas wsparła Austria, więc w zasadzie wybuchła wojna. To dosyć mocno zmienia postać rzeczy. To już z Wielką Brytanią. Ale mam im dać dwie technologie. Dobra, niech będzie. No dobra, słuchajcie. Zaczęła się wojna. Może oznaczać delikatny problem. Że tutaj Rosja też cała flota wyblokowała porty francuskie.
Słuchajcie, czas na poważnie wziąć się w garść. Nową technologię i super. Dobra, tu mamy tak. Będziemy mogli? Jacyś ten, huzarów śmierci czy coś takiego. Okej, co ja bym tu potrzebował? Units, logistykę. Dobra. Stawienie w diament sobie z 4 tury. To może być przydatne. Zerwano. Okej. Okej. Dobra. Ile mamy przychodu? Coś 10 tysięcy? Gdzieś tam. 8 tysięcy przychodu. Obecnie. A więc słuchajcie, skoro poszło nam z Francją, to czy ja mogę teraz spotkać z kimś innym jeszcze? Niestety nie. Nie dogadamy się za bardzo. Dobra, moi drodzy. Przede wszystkim tutaj trzeba nieco wzmocnić nasz garnizon. Chodzi o kawalerii tam sobie. Nie? Dobra, tu tworzymy jednostki. Tutaj na razie stwórzmy sobie... jako takie jednostki garnizonowe. Landwery. A więc... chodzie. Kurde, no nie jest dobra sytuacja za bardzo. Dobra, ciśniemy tam powoli. Szczęście jakoś strasznie nam się tutaj nastroje nie popsuły w mieście. No najwyżej uderzymy taką trochę niepełną armią. Na to, że to przeżyje. Też spokojnie. Dobra. Co by tutaj trzeba było? Tu sobie zbudujemy coś takiego. Okej, kończmy turę. Zobaczymy, co zrobi Francja. Idę po nich. W zasadzie nie mam innego wyjścia. O, wow, tutaj pod Moskwą niezłe zgrupowanie wojsk rosyjskich. Ja chciałem powiedzieć radzieckich. Ale to nie te czasy. Rosyjska flota. Chyba trzy okręty to chyba. Flota to jest chyba zbyt duże słowo. A na razie widać, że Francuzi jakoś tak nie za bardzo ochoczo podchodzą do tej wojny. Cieszy mnie, że sojusznicy ich nie wsparli. Dobra, to nam się tu pobudowało. Jednostki, tak. Tam tu jednostek brakuje. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Dobra, atakować. A, będziemy mieli posiłki z nich. Okej. Okay. Jak najbardziej za. Co oni tu mają? Chyba trochę więcej niż mieli początkowo. 47, 46, 45, 13 regiment. Pieszy, tak? Dobra, słuchajcie, sklepmy ich. Dokonujmy szturmu.
Okej, moi drodzy, jesteśmy. Co my tu mamy? To nasi muszkieterzy, tak? Regimenty piesze. Wasser się tutaj ustawił. Tak. Was rozstawimy sobie tutaj. Grenadiere bereit machen. Rozstawimy sobie grenadierów. A was rozstawimy sobie tu. Tego jeszcze was bym sobie ustawił w tym miejscu. Tak jest. Tutaj ciężką kawalerię. A nasz dowódca gdzieś tu. Dobra, zaczynajmy. Dobra, idą posiłki. Okej. Walimy do nich. Francuzów. Dosyć dźwięki są inne. Wszystko jest pozmieniane. Dobra, wchodzić, wchodzić, wchodzić. Dobra, by wzmocnić mi tutaj tamten odcinek. A was sobie wykorzystam tu. Ktoś tu strzela do nas. Dobra, jesteśmy delikatnie pod ostrzałem. Nadział tutaj trochę dostaje. Ognia! Dobra, was... Uciec tam w nich. Dobra, przeciwnik... Przenaprzód, cały czas przenaprzód. A, biegiem. Biegiem. Kurde, kulawo strzelamy. Uwaga. Gotować się. Ognia, panowie! Co oni robią? Normalna szarża. Stawiać czworoboki. Dobrze. Atak kawalerii odparty. Dobra, ci tu zostali się pod ogień naszej kartaczy. Dobra. Wracać.
wracać. Zamucić tam w nich. Ale dymu. Ładować ognia! Dobra, przeciwnik zaczyna słabnąć. Kiedy padają od kartaczy. Delikatna zmiana. Biegiem. Tu. Naprzód. Konfrasen z życiem. Zostali odparci. Panie! Panie! Atakują naszego generała! Spokojnie. Dobra, ci tu dostają i to nieźle. Weźmy na tyły. Biegiem, panowie. Krzyki francuskie się załamują. Francuzi są w odwrocie. Za nimi. Wkrótce odniesiemy chwalebne zwycięstwo. Oła! Kurde. Nie możemy przejść przez nasze oddziały. Bo to się zwyczaj źle kończy. Za nimi! Naprzód, panowie! Uderzyć na nich. Za nimi! Nie, cię tu pozbierali, kurde. Ja się wystraszyłem przez moment. Dobra. Dobra, tych tu dożynamy. Dobra.
odpuścić na razie. Będzie wstrzymać ostrzał. Za wyjątkiem was. Bo my się tutaj strzelamy z jakimiś typami. Wyście, bo mieliście się wycofać, nie? Ale z życiem panowie, bo jesteście pod ostrzałem, nie wiem czy wy o tym wiecie. Policja francuska nas tu trochę ostrzeliwuje. Dobra. Zasypujemy ich ogniem. Generał? Musimy złamać ich opór. Ile jeszcze? Jeszcze, dobra. Zakończę bitwę. No i słuchajcie, pięknie, ładnie. Zaciliśmy 364 ludzi. Przeciwnik stracił 3156, a więc całych wszystkich obrońców. Więc pięknie i ładnie. Udało nam się to zająć. Teraz tak, możemy tutaj sobie wyzwolić Hanower albo rozpocząć pokojową okupację. No właśnie. Dobra, tutaj będziemy działać. To trzeba naprawić. Przede wszystkim. W zasadzie Francuzi już poczuli to, że nie są bezpieczni. Powoli musimy tutaj przegrupowywać nasze siły. W razie pieniądze mamy. Tutaj trzeba to rozbudować. Aby mieć tych pieniędzy jeszcze więcej. O, tu drogi trzeba zmodernizować. Teraz tak, ja bym tutaj sobie rozbudował naszą fabrykę, by móc zacząć tworzyć nowy sprzęt. Mamy 6, potrzebujemy 8 jeszcze oddziałów. Dobra, niech się zaczną tworzyć. Dobra, Hanower zajęty. Bardzo ładnie. Bardzo ładnie, dobra, to trzeba rozbudować. Rozbudujmy. Dobra. Nie jest źle. Na razie słuchajcie, będziemy musieli tutaj stanąć i uzupełnić straty. Dobra, moi drodzy, myślę sobie, że tutaj zakończymy ten pierwszy odcinek z Napoleon Total War na modzie Derf Mode. To więc słuchajcie, mam nadzieję, że ten materiał wam się podobał. Dziękuję wam za wszystkie wasze komentarze, oceny oraz subskrypcje. No i cóż, na razie, cześć i czołem. Ciao, do następnego.